Cześć, witam już w kolejnym nagraniu. Dostałem dużo pytań na temat tego, jak się ubierać, żebym nagrał taki odcinek, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o ubiór faceta, który podrywa dziewczyny. Więc w tym wideo chciałem Ci trochę takich rad przedstawić, które sprawią, że na pewno nie będziesz popełniał podstawowych błędów w ubiorze i będziesz po prostu dla kobiet dużo bardziej atrakcyjniej wyglądał. Pierwszy taki błąd, który zauważyłem, że popełnia mnóstwo facetów, to jest noszenie białego podkoszulka pod koszulą albo pod koszulką. Nie dość, że wygląda to dziecinnie, to całkowicie też psuje twój styl. Wyglądasz wtedy jak taki mamin synek, więc to na pewno wyrzuć, jeśli masz taki zwyczaj jeszcze z dzieciństwa, z młodych lat, że pod koszulę zakładasz biały podkoszulek, to nie wygląda to fajnie i na pewno nie działa to korzystnie na twój wizerunek. Także to jest do wyrzucenia. Kolejna sprawa to jest to, że większość facetów nie zmienia swojego wyglądu z upływem lat. Chodzi o to, że jak masz tam 15-16 lat, to ubierasz się inaczej. Powinieneś się ubierać inaczej niż wtedy, kiedy masz tych lat więcej, tak? Jeśli już masz 20 parę lat, a zakładam, że większość tutaj osób, które mnie oglądają, to ma 20 parę lat, niektórzy nawet plus 30 albo i więcej, no to nie ubieraj się tak jak chłopak z gimnazjum czy gościu, który chodzi do podstawówki, tak? Bo masz już swój wiek, powinieneś wyglądać poważniej, dlatego zainwestuj w jakieś koszule, chinosy albo spodnie takie po prostu eleganckie, nie w kant, i do tego też dość eleganckie buty, żeby po prostu odpowiednio się prezentować. Bo jeśli ty chodzisz w koszulkach z napisem Adidas na pół klaty, do tego też Adidasy, no to możesz wyglądać młodo, bo masz 20 parę lat, a jeszcze ten ubiór będzie po prostu cię odmładzał, tak że dziewczyna zobaczy cię i może sobie pomyśleć, że jesteś po prostu dla niej za młody, a na pewno nie będziesz też budził szacunku, jak pójdziesz w takim stroju do klubu czy na imprezę. Jeśli masz te 20 parę lat albo 30, to zacznij ubierać się adekwatnie do swojego wieku. I kiedy idziesz na imprezę, załóż sobie marynarkę, i też wtedy możesz założyć koszulę odpowiednio dopasowaną, wytaliowaną, jeśli masz fajną sylwetkę. I zupełnie inaczej też zauważysz, że dziewczyny się na ciebie patrzą i reagują. Ponieważ ty poprzez swój wizerunek będziesz sprawiał, że przyszedł na imprezę gościu w marynarce, więc też po prostu no, budzi to jakiś szacunek, tak? Ktoś poważny, a nie jakiś chłopaczek w koszulce, który nie wygląda gdzieś tam zbytnio atrakcyjnie. Także na to ci tutaj chciałem zwrócić uwagę. Z drugiej strony, jeśli masz 30 parę lat albo plus 40 i chciałbyś podrywać młodsze dziewczyny, 20-paroletnie, to tutaj z kolei polecam odwrotną rzecz, czyli zacznij się odmładzać poprzez wygląd. Czyli zamiast nosić jakieś flanelowe koszule i wyglądać jak stary dziad, to kup sobie dżinsy takie trochę nawet powycinane, Adidasy. Są różne modne teraz, już nie będę tutaj firm wymieniał. Po prostu zacznij się ubierać jak młodzi chłopacy, 20-paroletni. Możesz wejść na konta takich gości, którzy tam poznają fajne, atrakcyjne dziewczyny, którzy mają dużo atrakcyjnych koleżanek. Zobacz, jak oni się ubierają i wtedy taki styl półsportowy też wydaje mi się, że o wiele bardziej się sprawdzi. Natomiast jeśli ty masz młodą buźkę, młodo wyglądasz, raczej tutaj zainwestowałbym w koszule fajne, taliowane, tak jak powiedziałem, chinosy, eleganckie spodnie. Co jest ważne przy doborze spodni? Przede wszystkim, jeśli twoje spodnie mają więcej niż dwa zagięcia, no to są źle dopasowane i są za duże. I też nie będziesz wyglądał wtedy dobrze. Optycznie to się będzie skracać, więc spodnie muszą być odpowiednio dopasowane. Jeśli masz trochę więcej tuszy, jesteś gruby, pójdź sobie do sklepu, porozmawiaj z dziewczyną, która sprzedaje spodnie, co jest teraz modne, co by ci pasowało. Podpowiem ci, że jeśli masz trochę brzucha, jesteś otyły, to na pewno ciemne kolory, takie jak czarny, wyszczuplą cię i też będziesz wyglądał znacznie lepiej niż w białym kolorze. To taka moja sugestia mała ode mnie. I też nie chcę, żeby to wideo zostało odebrane w taki sposób, że ja po prostu ci to narzucam, co ty masz nosić, co ty masz ubierać. Przede wszystkim pamiętaj, że to ty się masz w tym dobrze czuć. Ja wyznaję taką zasadę, że raczej nie mieszam stylów sportowych z eleganckimi, chociaż wiem, że wielu facetów lubi sobie ubrać eleganckie buty do jeansów, do koszuli. Ja czegoś takiego nie robię, bo rozmawiałem z wieloma dziewczynami, raczej jak już ubieram koszulę, to ubieram chinosy albo takie eleganckie spodnie, nie w kant i do tego eleganckie buty. Natomiast jak wychodzę sobie tak jak dzisiaj coś załatwić, tak, w codziennym życiu, ubieram też koszulkę, czasami kurtkę skórzaną, czasami kurtkę sportową, do tego Adidasy. Natomiast jeśli idę na podryw, na randkę, to typowo ubieram koszulę
I teraz tak, jeśli ubierasz tą koszulę, to też ta koszula, raczej nie polecałbym ci koszuli z krótkim rękawem. Wygląda to trochę dziadkowato. Dwa, jeśli zakładasz koszulę nawet już z krótkim rękawem, bo nie masz innej, idziesz na jakąś imprezę czy na wesele, to absolutnie do takiej koszuli nie ubieraj krawata, bo też wygląda to obciachowo. Zresztą generalnie no, nie polecam ci krótkich koszul, chyba że takich codziennych spraw do pracy, gdzie masz coś załatwić. Natomiast na randkę z dziewczyną kup sobie fajną koszulę, podwiń rękawy mniej więcej do maksymalnie 2/3 przedramienia, bo jeśli podwiniesz je dotąd, to już wygląda wieśniacko, więc eleganckie podwinięcie rękawów do tej mniej więcej wysokości jest ok. I wtedy też zupełnie inaczej się prezentujesz. Bardzo istotne jest jeszcze to, żeby też nie przesadzać z nazwami marek, z logo jakiejś marki, jak sobie kupisz koszulkę, na której, tak jak mówię, na pół klaty masz napisane Ralph albo Lacoste, no to wygląda to po prostu wieśniacko. Jeśli ty na co dzień chcesz się tak ubierać, nie ma problemu, ale jeśli idziesz na randkę z dziewczyną, ja bym po prostu zainwestował w porządne ciuchy. Tak jak mówię, jeśli jesteś chłopakiem, który ma 20 parę lat, po prostu ubierz się elegancko, koszula, pasek dopasowany kolorystycznie do butów, spodnie eleganckie, chinosy, buty eleganckie, jakieś akcesoria, możesz też sobie kupić jakąś bransoletkę granatową, brązową, jakieś nieśmiertelniki tutaj, które ci wiszą. Takie akcesoria, które też przyciągają uwagę kobiet, z angielskiego to się nazywa eye catchers i na pewno to ci doda atrakcyjności, a nie tej atrakcyjności ci zabierze. Także to są takie moje proste rady. Zdaję sobie sprawę, że każdy ma jakiś własny styl, więc nie będę ci mówił, że masz się stricte elegancko ubierać, bo nie każdy w tym się dobrze czuje. Najważniejsze, żeby ten ubiór był dobry jakościowo, co wcale nie oznacza drogi, bo jeśli ty wychodzisz w jakiejś poplamionej koszulce na podryw albo całej pogiętej, wymiętoszonej koszulce zmechaconej, to po prostu dziewczyna też to widzi i po prostu widzi, że no, nie jesteś zbytnio zadbany i automatycznie budujesz w jej głowie taki obraz na temat siebie. Także na to musisz uważać, bo inaczej ten wygląd też może sprawić, że dużo na początku stracisz. Moim zdaniem najważniejszy jest charakter, osobowość w uwodzeniu, umiejętności, ale no sorry, jak podchodzisz do kobiety, która jest 8, 9, 10 i wyglądasz beznadziejnie, w podartej koszulce jesteś, jeszcze od ciebie brzydko pachnie, no to głową muru nie przebijesz. To są podstawy i nawet jak niedużo zarabiasz, to ja uważam, że i tak jesteś w stanie o to zadbać. Nie dość, że poczujesz się pewniej, lepiej, no to jeszcze zobaczysz, że niektóre dziewczyny ci będą puszczać oczka na ulicy, uśmiechać się. Ja to też widzę u siebie. Co bym jeszcze ci polecił? No przede wszystkim poleciłbym ci tak naprawdę, żebyś się trochę opalił. Wiem, że teraz jest dobry sezon na to, widzisz, dobra pora roku, więc nawet nie musisz iść na solarium, wystarczy sobie pojedziesz nad nie tyle rzekę, co na jakiś basen, opalisz się, wysmarujesz się samoopalaczami, 2 tygodnie i forma gotowa. Potem jak się robi ciemno, też taka opalenizna bardzo fajnie komponuje się, jeśli chodzi o jasne koszule. Więc ja to zawsze robię, kiedy zbliża się sezon i zawsze, kiedy gdzieś tam wychodzę do klubu na imprezę, no to jak jestem opalony, ubieram sobie jasną koszulę. Natomiast jeśli jesteś brunetem, to jasne koszule, nie wiem, czy dla ciebie będą takie dobre. Na pewno bordo super pasuje do tego, jeśli masz ciemną karnację i ciemne włosy, więc to też ci mogę polecić gdzieś tam z doświadczenia. No w każdym razie nie warto oszczędzać na ciuchach, na tym jak wyglądasz, jak cię widzą, tak cię piszą. Ja osobiście też podrywałem dziewczyny w koszulkach za 5 zł i też były efekty, ale moim zdaniem, jeśli chcesz poważnie podejść do tematu, do sprawy, no to powinieneś o to zadbać po to właśnie, żeby prezentować się w odpowiedni sposób, żeby też przyciągać spojrzenia dziewczyn. Też oczywiście możesz się skupić na fajnym zegarku, bransoletce, jakimś naszyjniku, wisiorku, nawet sobie możesz kupić złotą bransoletkę. Takie akcesoria też podkreślają twój styl i powodują, że no, dziewczyny to wychwycają, że jesteś gościem, który ma klasę, który odpowiednio się prezentuje. Kolejna sprawa, okulary przeciwsłoneczne. Jak już zakładasz koszulę, to nie ubieraj okularów przeciwsłonecznych dla dresiarzy z napisem Reebok albo Adidas, tylko kup sobie fajne okulary. Ja oczywiście tutaj nieraz występowałem
mam Ray-Bany, ale też mam inne okulary, tutaj nie chcę za bardzo reklamować, wymieniać nazwy firmy. W każdym razie, żeby te okulary były też stylem dopasowane do Twojego ubioru. Bo jeśli Ty założysz sobie, tak jak mówię, okulary z napisem Adidas do fajnej koszuli, no to po prostu to nie będzie pasować też. Także to wszystko musi być dopasowane do Twojego stylu. Też zastanów, czym Ty się dobrze czujesz, bo ja tutaj, tak jak mówię, nie chcę Ci narzucać. To są moje luźne przemyślenia, co ja na ten temat myślę, do jakich wniosków doszedłem, rozmawiając z wieloma kobietami, które lepiej niż ja na pewno znają się też na modzie. Po prostu nie możesz robić wieśniackiej stylówki, która odpycha dziewczyny od ciebie, a jeśli, no sorry, masz jakieś buty z dziurami, koszulka też, tak jak mówię, pomięta, zmechacona, nie prezentuje to się dobrze. Lepiej sobie kupić fajną koszulę, jeśli jesteś szczupły, wytaliowaną, spodnie też, eleganckie, do tego eleganckie buty. Tak jak mówię, ja raczej nie zmieniam stylów i jeśli ubieram już eleganckie spodnie, elegancką koszulę, nie zakładam do tego Adidasów, tylko eleganckie buty, ale tak jak mówię, to jest moja osobista opinia. Też z wieloma gdzieś tam kobietami to konsultowałem. I tak naprawdę wydaje mi się, że tak po prostu jest najlepiej. Także dziękuję za uwagę. Jeśli to wideo Ci pomaga, zostaw lajka, zostaw długi komentarz. Przypominam, że te najdłuższe komentarze wynagradzam. I jeśli zostawisz odpowiednio długi, merytoryczny komentarz, to jest szansa, że wygrasz u mnie 20-minutową konsultację, gdzie za darmo pomogę Ci w Twoich kontaktach z kobietami. Porozmawiamy, powiem Ci, od czego zacząć, jak rozmawiać z dziewczynami i tak dalej. Kolejna sprawa jest taka, że jeśli to wideo okazało się pomocne, to wejdź tutaj, podaj swojego maila, a będziesz dostawał ode mnie dużo więcej przydatnej wiedzy, gdzie będę Ci tłumaczył, jak być atrakcyjnym dla kobiet. Jeśli to wideo też okazało się pomocne, pokaż swoim znajomym. Myślę, że warto przekazywać dalej przydatną wiedzę. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia. Cześć!